Thank you.
Thank you.
Na tym niebie gwiazdeczka świeci. Na tym niebie gwiazdeczka świeci. Bardzo się dziwią starzy i dzieci. Bardzo się dziwią starzy i dzieci. Co tam za to świeci? Co tam za to niebie świeci? Bo nie ma po niebie świeci. Bo nie ma po niebie świeci. Jajo leci, a za nim gwiazda. Jak wstali, se zaśpiewali. Tak jak wstali, se zaśpiewali. Kolęda, kolęda, pójdziemy dalej. Kolęda, kolęda, pójdziemy dalej. Poszli po świecie rozpowiadali. Poszli po świecie rozpowiadali. O narodzeniu porędnawali. O narodzeniu porędnawali. I się nie martwcie, że nic nie mocie. Piszczałki weźcie i mu zagrojcie. Piszczałki weźcie i mu zagrojcie. Czego myślę, Pan Boże, czego? Czego myślę, Pan Boże, czego? Weźcie morę, Boże, czego? Weźcie morę, Boże, czego? Czego? Raz, dwa, jeden. Bardzo serdecznie witamy. Teraz już powinno się mówić dobranoc, a powiemy dobry wieczór. Pora się zrobiła dosyć późno, dlatego może nie będziemy grać tak długo, jak zamierzaliśmy, ale na pewno trochę. Na początek przywieźli do Betlejem. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Przywieźli do Betlejem pasterze, mając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oto mu się wują, się kłaniają, trzej królowie w podarunki oddają. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, Bawa na.
chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Betlejem się wydarzyło. Tą pastorałkę to ja już tutaj dzisiaj słyszałam. Wprawdzie z probostwa, ale coś tam do mnie dotarło. Raz, dwa, trzy! Betlejem się wydarzyło. Hey! Zbawienie, zbawienie z nieba stąpiło. Niebo nam się pochłoniło, dzieciątko się narodziło. Betlejem, Betlejem się wydarzyło. Boży Syn z nieba stąpuje. Ludzki lud, ludzki lud, wszystko ratuje. Niebo nam się pochłoniło, dzieciątko się narodziło.
wydarzenia, które miało miejsce bardzo, bardzo dawno temu, zaskoczyło pewną młodą osobę o imieniu Marysia. Mianowicie przybył do Marysi anioł i powiedział: słuchaj, zostaniesz matką, ale taką matką niezwykłą, będziesz miała ten zaszczyt zostać matką samego Boga. No i teraz wyobrażam sobie sytuację Maryi, która miała lat 14 i stanęła przed takim zadaniem. Po ludzku pewnie się bardzo bała, pewnie nie potrafiła tego ogarnąć, jak to mówicie, młodzież. Coś wiem, bo mam 16-letnią córkę w domu i wyobrażam sobie często, jak ona by zareagowała na taką wiadomość, a ja to już w ogóle zapomnę miejsce jako jej matka. W związku z tym naprawdę Maryja miała trudne zadanie do wykonania, ale miała w sobie tyle zaufania, tyle takiego zawierzenia Panu Bogu, że powiedziała: amen, niech się tak stanie. Bądźmy tacy jak Maryja, odważni w przyjmowaniu Bożej woli w naszym życiu, a nie w zwiastowaniu. Nie wiem, jak wyglądał anioł zwiastowania. Nie wiem, może klęknął, gdy się tobie kłania. Czego się przelękłaś, że piękny jak niebo? Czy że miał w swym ciele coś przeźroczystego? Czego się przelękłaś, że piękny jak niebo? Czy że miał w swym ciele coś przeźroczystego? Może cię zatworzył majestat przybyszy, lub słów jego ciężar, a potem ta cisza, w której rozważałaś o zdrowienie Boga, byś błogosławiona, skąd zapyta trwoga, w której rozważałaś o zdrowienie Boga, byś błogosławiona, skąd zapyta trwoga. Będzie tajemnica,
także możecie się już przygotować na jakieś działanie, bo to wiem, że pora późna, także troszkę na rozbudzenie może podziała, żeby nie zasnąć między wokiem a osiołkiem. Świato Maria, Majereka, Jezus Marcinki, sercem go ogrzewa, ustą go otula. Porodziła dzisiaj Panna niebieskiego króla, porodziła dzisiaj Panna niebieskiego króla. Między wokiem a osiołkiem Józef zadziwiony, nie wie czy mam psalmy śpiewać, czy mam bić pokłony. Tańczyłby z radości, gdyby wypadało. Razem z ziemią całą, skaczył ten wiecie, szy wesele, razem z ziemią całą. Między bąkiem a osiołkiem miłość zamieszkała, nie wstydzi się, że bezdomna, delikatna mała. Kto ją dziś przygarnie, kto weźmie do domu, komu dziś po błogosławie zeszło mu jak stroną, komu dziś po błogosławie zeszło mu jak stroną. I kochani, tutaj jest ten moment, kiedy poproszę was o pomoc, dlatego że my to jesteśmy czasami jak ten wołek i osiołek, oporni w przyjmowaniu, ociężali w przyjmowaniu tej prawdy o Bożym Narodzeniu oraz oparcie jak osioł, żeby czasami w to uwierzyć. Dlatego proponuję taki podział wbrew wszystkiemu. Dziękujemy bardzo. To było naprawdę żywa stajenka. Teraz pastorałka, jedna z naszych nowszych pastorałek, którą może mieliście okazję słyszeć kiedyś na płycie dołączonej do Gościa Niedzielnego. Tam śpiewała to redakcja Gościa z moim skromnym udziałem, a teraz zaśpiewamy to wspólnie z Adamem. Pastorałka Słowo, którą dedykujemy tej pani tutaj, bo upomniała się o to. A może nawet i wnuczce, która to podobno zna. Bardzo fajnie. W takim razie słowo. Świat naprawdę zbudowany jest ze słów, wzniosłych, pustych, głupich, wszechobecnych, tych pisanych i mówionych pełno też, ale ja o innym słowie przecież wiesz, tylko jedno takie słowo, co się rodzi wciąż na nowo, co odmienia los świata i z człowiekiem, co się wraca, tylko jedno takie słowo. Zasypany słowem każdy jeden kąt, zasypane biuro, sklep, ulica, dom. Ile słów niedotrzymanych, kto to wie, lecz to jedno słowo zawsze wierne jest. Tylko jedno takie słowo, co się rodzi wciąż na nowo, co odmienia los świata i z człowiekiem. Przekonali nas
by słowom wiarę dać, takim, z których jutro przyjdzie nam się śmiać albo płakać, bo to różnie może być. Jednym tylko słowem wiecznie można żyć. Tylko jedno takie słowo, co się rodzi wciąż na nowo, co odmienia los świata i z człowiekiem, co się brata. Tylko jedno takie słowo. Zaprosić tutaj do nas pewnego wokalistę, z którym często zdarza nam się wspólnie coś robić muzycznie. To Adam Wróciński, lider zespołu Niegodni. Zapraszamy Adasia, zaśpiewamy wspólnie jego pastorałkę autorską. Ja tam tylko troszkę mu pomogę, w związku z tym Adaś już oto on zmierza do nas środkiem kościoła. Zapraszamy. Zatem Adam Wróciński z Magda Anioł. Nowinka, rodzi panna synka. Oto dobra jest nowina, panna porodziła syna. Niech powierzy ten, kto wierzy, że to niebiańska dziecina. Prędzej, prędzej do żółweczka, tam się rodzi perełeczka. Prędzej, prędzej spieszmy się, Jezus Chrystus rodzi się. Oto dobra jest nowina, panna porodziła syna. Niech powierzy ten, kto wierzy, że to niebiańska dziecina. Magda. Wielka miłość dziś się rodzi, wszystkich ludzi oswobodzi. Prędzej, prędzej, bo już czas. Że to niebiańska dziecina. Prawdą dziś się to będzie stało, bo się słowo ciałem stało. Miłość, pokój są już tu. Niech radosny śpiewa lud. Że to niebiańska dziecina.
że to niebiańska dziecina, że to niebiańska dziecina. Dziękujemy. Adam Kuciński, bardzo dziękujemy. Dzięki, Adam. Czekolada. Gruchnęła, nie? Gruchnęła nowina, rodzi się dziecina. Konsumpcyjnie. Biegamy po sklepach, a byle jak najwięcej mieć na tych stołach, a byle jak najlepsze prezenty były, żeby było tak po prostu super naj. Tylko, żeby w tym biegu nie przegapić tego, co najważniejsze. Żeby to, na czym się skupia świat, nie zaćmiło nam tego właśnie wydarzenia, które ma gościć w naszych sercach, Bożego Narodzenia. Ponieważ niebo na chwałę, a piekło na złość, na ziemię przyszedł gość. Nowe prawdy i zasady, marsze, wiece i parady. Populiści.
chodzi, przecież Bóg się rodził. Nie bój na chwałę, nie bój na złość, dzisiaj na ziemię przychodzi gość. Nie bój na chwałę, nie bój na złość, dzisiaj na ziemię przychodzi gość. Świata rządzę. Czysta miłość jest prawdziwa, z tym niestety różnie bywa. Łapią się za głowę święci, coraz szybciej świat się kręci. Hej panowie, co się dzieje? Dziś niebo goreje. Dzisiaj osób podejść do nas i zrobić z nami taki chór
na ostatnie słowo tej piosenki, to zapraszamy. Z mikrofonu, Adaś, daj radę. Prosimy. Panie Adamie, proszę, prosimy do mikrofonu. Sprawa będzie bardzo prosta.